Witam was, jestem Repuza, to jest kolejny odcinek z Age of Civilizations 2. Kontynuujemy naszą rozgrywkę jako Niemcy i tak, desantujemy się w Wielkiej Brytanii ponownie, ponieważ oni wrócili skądś wojskiem, nie wiem dokładnie skąd. No i są z nimi małe problemy. Od południa lecimy z Grecji, zajmując ją. Rosjanie niestety zajmują Osmanów. My odbijemy tutaj nasze wysepki. I dobijemy Korsykę. A i na razie tyle się bawimy. Jeszcze Rosjanie niestety nam Norwegię przepchnęli, coś tak czułem, że tutaj przejdziecie. Ale byłem na to przygotowany, przewidziałem to. Dokładnie. A dlatego wyślę tutaj tyle woja. Tutaj tyle woja. I tutaj tyle woja, jakbyście jednak dalej jeszcze poszli, żeby was tutaj pokonać. Tak, może jakaś ofensywa w końcu? Tutaj. Tutaj, tutaj. Dobra, na razie z tych prowincji w te pójdziemy. Zaatakujemy większością. Tutaj troszkę już mniej wojska, jeszcze tu nie trzeba zająć. Dlatego wy ze 3000 wyślecie tutaj i zobaczmy, co jacyś Rosjanie. Bo niestety zaatakowali dużą liczbę, jak widzę, także w niektórych prowincjach. O kurcze, na morzu nas zatrzymali w ogóle. D-Day planują chyba. Dobra, tu lecimy. O, shit, tutaj było blisko. A żeby wygrać z taką ilością ludzi, gdzie zostało, niż przegrać na odwrót. Oni zawsze komputer może te swoje porąbane akcje odstawić z zajmowaniem i byłyby problemy wtedy. Dobrze. Połowa wojska, połowa... Idziemy dalej. To armią z południa, co Grecję. Zajęliśmy do... Nie do końca właściwie. Przenieś. To jest chyba lądowo połączone, co nie? Dobra, jakoś tak to zrobimy. Jeszcze tutaj Naxos nam zostało. Czy te, nie wiem, wysepki greckie, czy jak tutaj to się nazywa. Na Belgrad idziemy. Idziemy tutaj równocześnie. Oj, nie, a co to w ogóle jest? Cholerciak, oni wyskoczyli w tym. To ilości prowincji. A my ich gonimy, co prawda. Stany Zjednoczone też gonią, ale Stany wypowiedziały w końcu jakąś wojnę komuś? One zawsze Kanadzie powiadały wojnę. O Meksykowi. A nic takiego nie widzę. Kanada powiedziała Dominium Nowej Finlandii wojnę. Przyrost ekonomiczny zwiększymy sobie. Jak to wygląda względem prestiżu? Nie wiem, czy to bierze to dopiero czasy pokoju, czy jak bierze pod uwagę. Skoro tutaj przegraliśmy, to trzeba byłoby tutaj wziąć pod uwagę. Dorobienie większej ilości wojska, żeby móc zaatakować Brytyjczyków. I zniszczyć na amend w papieżu. Idą, idą. Okej. Okay. Tu się przebiliśmy. Już na południu ładnie froncik zmniejszyliśmy. Ja tu bym duże ilości wojska zebrał. A co by było zarzewiem właśnie kolejnych ataków? No i praktycznie robimy już granicę na Rumunii. Tylko właśnie, największy problem jest to, jest Anglia teraz, która jest odbijana i cały ten misterny plany w pizdu poszedł, który robiłem, całe to zajmowanie tak na serio przez jakieś 20 tysięcy wojsk, które się zdesantowało, kiedy akurat nie miałem armii tam i oni odnawiają sobie ekonomię, pewnie wojsko dorekrutowują i wszystko od nowa pójdzie. Te 170 tysięcy, nie, 100 tysięcy wojska, co tam się zdesantowało, na nic, mogę je zostawić na wszelki wypadek jednak. No, na przyszłość pomyślę już. Coś takiego zrobić. No tutaj mogę ruszyć się w końcu do przodu. Tak na serio. Zrobimy właśnie taki mały atak. Wyjdziemy z tej naszej strefy komfortu. Żeby rozwinąć skrzydła. Jak to różne coache mówią. Tutaj połączymy armię, to wtedy ruszymy dalej stąd. Wy się zbierajcie. Dobra, rozbijają się cały czas.
Okej, okay, a was dorzucę tu, bo zostało bardzo mało ludzi. Kurczę, jak to cesarstwo niemieckie wygląda, tylko tutaj ta Hiszpania mnie troszkę niepokoi. Ja się boję, powiem, że celem głównym była Rosja, to się niepokoję, że... Czy to może być nawet nie być... To może nie być nawet ostatni odcinek z tej serii, tak na serio. A ponieważ się troszkę obawiam jednak, że będę musiał zaraz pisować ze względu na Francję i Turcję, którzy wzięli duży impet na siebie. Ale no niestety nie idzie niezbyt dobrze. A ja mogłem wziąć wiele prowincji. Straty 280k. No, cały czas największe straty mam. I nawet nie wiem, kto byłby moim takim głównym celem, jeżeli chodzi o branie pokoju. Czy Rosja, czy Francja. W sumie zobaczmy, bo mogę to rozłożyć jeszcze na kilka kolejnych odcinków, rozumiem pokowe. Oni są głównym tutaj pokojodawcą, pokojotwórcą, no głównym państwem w tej wojnie. Popatrzmy sobie, czy tutaj jest możliwe, żeby wziąć Francję, wziąć wysepki brytyjskie, nawet już olać Irlandię tak na serio, ale te tutaj pierdoły. Nawet Norwegię mogę wam oddać, jak chcecie. Southampton. Tutaj coś się odjebało. A, bo Rosjanie gwarantują sobie, że tego nie oddają. To nie jest dokładnie to, co ja bym chciał. A, nie, ja to mogę wziąć. To zapomniałem o bugach w tej grze. Że ich decyzje gówno mnie obchodzą, tak na serio. A co tu się stało, to ja nie wiem nawet dokładnie, kto to bierze. Tylko chciałbym właśnie ukrócić ten front jak najbardziej. Zabierzmy z Grecji. Z Grecji się desantuje ewentualnie. Tutaj, tą linię chciałbym zmniejszyć. Wysi żądania. Tak, zobaczmy. Jest, udało się. Serio? Sierra Leone, Złote Wybrzeże. Tutaj jeszcze Niemcy są. Finlandia. Się powymienialiśmy prowincjami. Hiszpania. No, widzę, że tak na serio będę musiał nową tutaj linię frontu ustanowić, portów i tak dalej. O Jezu, troszkę to zajmie tej roboty. Po pierwsze, co robimy? To robimy tutaj porcik, port, farma, biblioteka, zamek. Po drugie, co robimy? To klikamy w masę tych prowincji, żeby ustabilizować je, stabilność zwiększyć. Dobrze, że wojsko z automatu się cofa w najbliższą wolną prowincję. Mam tutaj prowincję, dzięki czemu będzie możliwy desant na Rosjan i pójście sobie dalej. Mogę też jeszcze do Albanii skrócić. Zapomniałem o tym. Żeby tu po prostu wziąć te trzy prowincje i bym nie musiał tutaj się ustawiać. Czuję, że to może być problem w przyszłości. Zobaczymy, czy tutaj jakoś to się poukłada w końcu, bo po kilku rundach po prostu komputer lubi fiksować z powrotem prowincje. Tak jak było poprzednio. Szczególnie jeżeli to były prowincje ich sojusznika. Dobra, stabilizujmy wszystko. Saint Helier. To jest te bardzo dużą ilością wojska i nie chcę im... A nie, nie mam pieniędzy po prostu już na stabilizację. Ale tak czy tak, tym wojskiem się wycofajmy gdzieś, gdzie nie będzie nam tej stabilizacji psuło, takiej realnej, którą mamy. Doślimy tutaj wojsko na przykład.
bym połączył wszystkie armie, chociaż tutaj te na froncie mogę zostawić. Bo tu front zbytnio się nie ruszył, tam gdzie, znaczy ruszył drobinkę. Tak na serio mogę kilka rzeczy tutaj pokasować. A właśnie tam będzie duża kasacja rzeczy, a jeżeli ktoś się spyta, czemu to kasuję? Ponieważ za każdą taką rzecz, którą mamy w kraju, płacimy. Najzwyczajniej w świecie. I im więcej tego mamy, znaczy to nie, im więcej tego mamy, tym więcej płacimy za budowę kolejnych. No i właśnie takie linie frontu, które mamy tutaj, jak widać, tu z Francją i tak dalej, trzeba to pokasować, żeby mi taniej wyszła budowa tych tutaj linii frontu, linii fortów i tak dalej. Kosztuje to troszkę punktów ruchu, no ale patrząc na nasze państwo, to ile mamy teraz punktów ruchu, aż 25. A właśnie, sorki, że nie mówiłem tego w poprzednich odcinkach, teraz sobie dopiero przypomniałem. Ja z 2K nagrywam od razu do Full HD. Jeżeli uważacie, że jest za mała, za mały interfejs, to piszcie. Ja może, że wtedy w późniejszych po prostu rozgrywkach, jeżeli będzie oczywiście kolejna seria, zrobię po prostu, będę w okienku grać Full HD, bo ja mam ogólnie monitor 2K i ja mam grę rozdysponowaną na 2K właśnie. I przez to, że tak jest, no niektóre gry mają złe dostosowanie interfejsu, nie skalowane, tylko ustawione na stały interfejs, na przykład wszystkie gry Paradoksu, co ma swoje plusy i minusy. Plusy ma takie oczywiście, że jak gramy, no to czujemy, że gramy na większym monitorze, że więcej rzeczy, jakby więcej tabelek może się zmieścić tutaj, na więcej rzeczy możemy brać, pod uwagę i tak dalej, i tak dalej. Jednakże właśnie przy nagrywaniu to już jest inna sprawa kompletnie. Przy nagrywaniu to niestety boli. Zróbmy sobie jeszcze troszkę, zniszczymy, doniszczę ich te forty sobie później, bo tak czy tak muszę, będę musiał stabilizować jeszcze prowincję. Będę musiał jeszcze forty rozbudować, tak, co tam, to będę musiał, a, bo tam już fort zacząłem budować, ten drogi, cholera. Trzeba było najpierw wszystko zniszczyć. Dobra, puśćmy troszkę rozgrywkę. Mam tutaj pieniążki teraz. Stabilność prowincji trzeba ogarnąć. Jeszcze nie wszystkie się ogarnęły, a nie mam pieniędzy, to dlatego. Kurczę, te wspomnienia tych granic. Kiedyś to było. Kiedyś to były granice. Teraz już nie ma granic. No cholera jasna, no. Skasuj mi się. Zbrojownie też pokasuję, ale to już może później, bo one nie są tak istotne teraz. O ile to było istotne na... Na początku, kiedy rzeczywiście dosyć mało hajsu było, dostawaliśmy i tak dalej, to teraz już nie ma takiego wielkiego znaczenia. Ten jeden golda za jedną jednostkę. Tak czy tak, na granicach już nie mamy praktycznie ludzi tak na serio, więc nie ma co robić. Nie ma powodu. Ale chyba wszystko, co nie? A nie, pieniędzy, może nie wszystko, bo pieniędzy mi nie starczyło. Niektóre rzeczy się skończą tak na serio. Fuck. Tak się bawimy. Tak się chcesz bawić, śmieciu jeden. Dobra. Powstrzymam cię tak bardzo jak mogę na razie. Ponieważ jestem w stanie wojny w ogóle. Dzięki, Hiszpania. Więcej, rozbuduj tutaj cyk, twierdzę. Radzą się też farmy szczególnie, ponieważ ludność będę tutaj brać do wojska, zająć życie przed inwazją. Nie skróciłem tego frontu jak tak bardzo jakbym chciał. Podgoniłem troszkę Rosjan w tym wyniku ostatecznie. No ale, dobra, ta wojna była skupieniem kompletnym na Francji. Kolejna będzie skupieniem kompletnym na Wielkiej Brytanii. To już będzie jeszcze jedna wojna, jeżeli rzeczywiście w tej kolejnej, gdzie się skupię na Wielkiej Brytanii, nie uda mi się Rosji porządnie zająć. No to będzie kolejna już, gdzie będzie to kompletny atak na ruskich. A, bo ja tutaj robię, po prostu rekrutuję, jeszcze nie skończyłem tej rundy. Dobra, wbijają się, ale niech robią jakiekolwiek straty, jak największe jak to możliwe. Tutaj te parę setki. Może w końcu te parę set. Parę set do parę set, ja w końcu powinienem ich rozbić.
On nie stać na taką rekrutację ogólnie. A to, że Brazylia bija się w tereny mniej więcej włoskie z kolorem podobnym do Włoch. O, ja mam małe podatki. A, bo ja zadowolenie zwiększałem. Parę tysięcy. Nie, dobra, zostawię tak. Zwiększ podatki na maksa, gdzieś ty możesz i tylko tracisz pieniądze i tak dalej. Sam. Nie chcę być niemiły, ale jeżeli serio są ludzie, którzy tak piszą, to proszę zamknąć japę. Tak dosyć grzecznie, jak powiedziałem. Dobra, 25, 20, 20. A wojsko 32% idzie. Otto von Bismarck. Hiszpania to już leci ze wsparciem. No dobra, spróbujmy. Spróbujmy pomóc Hiszpanom tak na serio. Oni tam jakoś rozdysponowali wojsko, że akurat w tych miejscach się uda. Kurczę bele. No najgorsze jest to, że jak oni tutaj wbili, to ta poprawa stabilności mi zniknęła. Będę musiał tą stabilność ustawiać jeszcze raz. Od nowa. No nie udało się, nie udało się. A co jakby zaatakowali piersi, byłoby nawet lepiej. Dobra, teraz zaatakujemy. Na pełnej. Tu nie, bo mam za małą rekrutację wojska. Olercia. Ale oni się tam skupili. No dobra. No ale straty im robię, oni mają tutaj ograniczoną liczbę wojska i wspomnią, że się desantowali ogromną ich ilością, no to w końcu im się to skończy. Rekrutuj. Rekrutuj. Fuck. Nie ta prowincja. Rekrutuj. Rekrutuj i rekrutuj. Zakończ. Jakimi oni liczbami dał ten zachód na tą Francję? A rano, niektórych miejscach się już rozbijają, na szczęście. I ze wschodu mogę zaatakować. Dobra, dorobimy. Tą stabilność za chwilę ogarnę na spokojnie. Chociaż pieniądze mi się kończą, bym musiał mniej w inwestycje i towary dać. W tym momencie. Badania chętnie zostawię jednak, na przyrost ekonomii. Dobra, na wschodzie nie mają żadnych wojsk, możliwe, że to ich zmusi do myślenia, żeby przywrócili wojska, a nie lecieli taką kupą. Dobra, możemy teraz zaatakować. Liczę, że oni rzeczywiście rozdzielili to wojsko, które tam mieli. Bardziej na wschód, dzięki czemu powinno być łatwiej. Chociaż tak na serio samym zrekrutowanym wojskiem to pójdę. Że to 100 tysięcy co idzie z tyłu, których oni pewnie nie widzą i nie wiedzą, że coś takiego istnieje. A nie jest konieczne do reagowania. Udało się zająć, ale... Na zero? A nie, udało się, żyją tam. Tutaj jeszcze zrekrutuję, ponieważ nie ma żadnego woja z tyłu. Ten sposób, w ten... I to jest koniec brazylijskiej armii tutaj. Dobra, i w ten oto sposób chciałbym zakończyć tą głupią wojnę. No i w ten oto sposób mogę też zwiększyć stabilność. Dobra, w Pradze zbierzemy ogólnie całe wojsko jednak. Już zbierałem te 100 tysięcy, ale tutaj, bo widzę, że jest troszkę rozdysponowane. A, podejdą sobie. No i co? Kolejną wojnę czuję tą wielką. Zrobimy sobie za kilka lat, gdyż trzeba się przygotować do niej. Na porządnie. Teraz nie mam już frontu z Francuzami. Więc nie trzeba tutaj wojska rozstawiać. Na Wielką Brytanię wierzę, że skoro potracili wiele terenów tak w ten sposób, to też nie będzie trzeba tutaj zbytnio się martwić. French Tunizja tutaj się pojawiła. Tutaj Grecję jakoś rozdzielili na cztery państwa. Tak na serio niby to jest pod badaniem Wielkiej Brytanii, bo wszystko to są przydupasy brytyjskie. I mają całkiem sporą chęć wolności.
Stabilność cały czas gdzieś niska jest. Kurczę, pieniędzy na tą stabilność nie starcza i to całkiem mocno. Droga jest, a wcześniej było za niecałe 10k, co nie? Coś tak kojarzę. Teraz się droga zrobiła ta stabilność. Dobra, skoro już mam tutaj pieniążki, to mogę sobie dać do 20%. A nawet do 22. Southam ten, niech tam siedzi wojsko. Kurde, te angielskie nazwy tak się głupio mówią. Southam ten. Canterbury, gram Canterbury. Plymouth. Kurczę, nawet nie wiem. Dobrze, że dzięki zwycięstwu Leicester w Premier League wiem, jak wymawiać Leicester. Czyli nie wiem, jest tutaj gdzieś, jak się kliknie? Tu się pisze Leicester. O, jest. To jest Leicester. A jak ja mówię Leicester na to po prostu i tyle. Dobrze. Cyk. Przyrost ekonomiczny to jest według mnie najlepsze, bo to daje czasowe bonusy zamiast tylko natychmiastowych. I to później jest jednak bardziej korzystne według mnie. Rozdysponujmy to po jakieś 20 tysięcy wojska. Takimi siłami mam zamiar ruszyć następnie na Rosjan. Jeżeli to będzie jednak, okaże się, że za dużo sobie wymagania zrobiłem, że te 20 tysięcy, to sobie po prostu pomniejszę to z czasami. Nie trzeba też oczywiście pobudować wieże obserwacyjne, nie trzeba pobudować fortyfikacje. Te fortyfikacje jednak robiły robotę, dzięki czemu dzięki nim nie traciłem tak na serio wiele, aż tyle ludzi. Jakbym tracił z nimi, a czy bez nich. Co dało same bonusy oczywiście. Zniszcz. Gdzie jest jakaś ta sieć fortyfikacji? To jest to zbrojownia, ale ja zbrojowni ich nie robię. Wszystkie fortyfikacje poniszczyłem tak na serio. A tutaj poproszę farmę, się przyda, bo będę też... Będziecie się na południe zdesantować. O, tutaj mamy wojsko, jak miło. Tutaj też farmy poproszę. Przyrost naturalny tylko 5%. Troszkę małe te bonusy z budynków. W Europie jest to troszkę lepiej zrobione jednak. Rzeczywiście, jak jesteśmy rozbudowani, to daje to znacznie większe bonusy. Masę hajsu i tak dalej. A zobaczmy, jak tutaj się rozdysponowałem, tak pójdźmy kilka rund. Dobra, według mnie jest gites. Jak tutaj to zrobiłem. Choroba, gruźlica, śmierć 1000. Polepszenie stabilności, polepszenie relacji, West Afryki, spoko. Wiecie co? Możemy zakończyć ten odcinek. Jest troszkę krótszy, ale nie, według mnie to nie jest problem. Widzimy, bo to jest Wielka Brytania. Cholecznie, to trzeba też zająć jakąś bazą morską, na przykład stąd. No i widzimy się w kolejnym odcinku z Age of Civilizations 2, już jutro. Raczej nie powinno być nic takiego, co mi odwróci uwagę, nawet jakaś mniejsza wojna. I po prostu w kolejnym odcinku skupimy się centralnie na Wielkiej Brytanii ataku. A wspomagając również atak na Rosję. No i co, do zobaczenia, na razie, cześć, pa.